Witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo kameralnym, jak być powinno, poetyckim gronie. Poezja to jest najwyższa forma ludzkiej aktywności umysłowej obok filozofii. Nic dziwnego, że na takie spotkania przychodzą ludzie o najwyższych pragnieniach intelektualnych. Dlatego jest tak niewielu ludzi na takich spotkaniach. Witam bardzo serdecznie bohatera naszego dzisiejszego wieczoru, Kacpra Słomkę. Za chwilę o nim powiem więcej. Witam tych wszystkich, którzy są tam, w tym okienku, czyli w telewizji, która jest nad nami i która będzie pokazywała obraz tego spotkania. Witam tych, którzy nas oglądają w Polsce, na świecie. Mam informację, że ogląda nas sporo ludzi i to nie ma znaczenia, czy na tej sali jest 500 osób, czy 50, czy 5. Tam są miliony. Czekają na nas. Kacper, tam na ciebie patrzę. Spójrz w tamto okienko. No właśnie patrzę. Kochani, tak jak powiedziałem, poezja to jest taki wytwór umysłu, który wymaga ogromnej inteligencji, wiedzy, wrażliwości i wyobraźni. Współczesny czas nie ma przed sobą takiego wizerunku, żeby wyobraźnia, wiedza, inteligencja, mądrość, wszystko było w jednym miejscu. To jest za trudne dla współczesnego czasu. Współczesny czas jest czasem szybkości, pośpiechu, neurotycznych różnego rodzaju zachowań. A literatura, a szczególnie poezja, wymaga przede wszystkim namysłu, skupienia, inteligencji i mądrości. Na tych spotkaniach już od 3 lat mniej więcej prezentujemy najmłodsze pokolenie liryków, prozaików, ludzi twórczych, słowem nowe, młode talenty. No właśnie, talent. Dzisiaj mniej więcej rozumiemy, co to jest talent. To jest ktoś, kto ma szczególne uzdolnienia. Ja tak sobie przypomniałem w tej chwili, kiedy użyłem pojęcia talent, że to jest pojęcie bardzo stare, że jest to pojęcie historyczne i ma ono właściwie takie konotacje wiążące się ze starożytnymi państwami jeszcze. Nawet Chrystus używał tego pojęcia. Ty jesteś specjalistą od Chrystusa, to ty pewnie trochę o tym wiesz. Dlaczego mówię specjalistą? Bo jeden z wierszy, który niedawno Kacper nam tutaj prezentował, nie tutaj, ale w innym miejscu, to właśnie mówił o tych starożytnych, jak gdyby, czasach. Więc tak, talent to był pieniądz. To była moneta. To była wartościowa moneta. Była też miara, miał dwie funkcje, jako miara i jako moneta. I właściwie to był taki do tego się odnosiły wszystkie inne wartości. Czyli przy pomocy tego talentu mierzyło się tamten świat. Dzisiaj to coś innego znaczy. Dzisiaj talent, jak powiadam, to szczególne właściwości umysłowe i artystyczne, twórcze człowieka. My właśnie prezentujemy talenty. Talenty, młode talenty. Ja wcale się nie dziwię, kiedy poeci mają kłopoty z odbiorcami, dlatego że nowa literatura, nowa poezja bardzo wysoko postawiła sobie za zadanie mierzenia się z filozofią. A mierzenie się z filozofią to już jest taki najwyższy sens umysłu. Umysł musi sobie poradzić z ideami, z pojęciami, z rozważaniami, z konstrukcjami językowymi, z logiką, z jakąś taką wyższą formą, z figurami wyższymi. Myślę, że Kacper łączy dwie właściwości, dwie tendencje, dwie epoki jakby. Próbuje współczesnym językiem opowiedzieć coś, co jest głęboko zanurzone w historii. Poezja Kacpra, ta, którą ja znam, to są wiersze, teksty, które opisują współczesny świat,
bardzo głęboko sięgając do pokładów kulturowych. I to właśnie, to właśnie na naszym gruncie wrocławskim chyba Kacpra odróżnia od wielu innych młodych poetów, że umiejętnie, sensownie i rozważnie prowadzi taką operację intelektualną, w której współczesny język sięga głębokich warstw historycznych, pełno odwołań do starożytności, do dawnych kultur, do postaci, do figur, do symboliki. I to jest właśnie dość piękne, ponieważ daje taki przekrój przez czas, przez epoki, przez historię. Takie spojrzenie przez historię na człowieka jest dużo głębsze i mądrzejsze niż tylko spojrzenie na człowieka współczesnego, który nie ma swojej tradycji, swoich odwołań, swojej historii, swojej przeszłości. Taki człowiek jest bardzo zagubiony i trudno go właściwie tak sensownie zrozumieć. Głębsze pokłady człowieka są w historii, odwoływanie się do historii, do tamtej aksjologii, prawda, do tego, co płynie z czasem do nas i nas wypełnia. To tak pokrótce do parę słów o naszym dzisiejszym bohaterze. Ja myślę, że spotkanie zorganizujemy w ten sposób, że ja będę przez chwilę z Kacprem rozmawiał. Będę pytał o jego różne przyczyny powstawania tekstów, czy może o niektóre przyczyny. No później Państwo, a także ci, którzy nas oglądają z daleka, będą mogli sobie, a także nam zadawać pytania. Zacznijmy, Kacper, od takiej prostej, takiego prostego właściwie zadania na myślenie. No, byłeś uczniem szkoły średniej, chodziłeś tam razem ze swoimi kolegami na różne zajęcia. W którym momencie, czy potrafisz zlokalizować ten moment, w którym wpadła ci do głowy myśl, czy ja mogę być też uczestnikiem jakiegoś takiego procesu kulturowego, czy mogę coś wprowadzić do kultury, czego do tej pory nie ma, albo co chciałbym po swojemu zrozumieć. Inaczej mówiąc, pytam o początki twojej twórczości. Jak to było, kiedy, jakie były znaki te pierwsze twoje wiersze? Znaczy, początki twórczości u mnie to jest sprawa dosyć banalna, a zarazem dosyć osobista, bo gdyby tak sformułować, no, jednym słowem, od czego się zaczęło w ogóle u mnie całe pisanie wierszy, no to można użyć po prostu jednego czasownika, że się po prostu w pewnym momencie zakochałem. No to teraz to już są pradzieje dla mnie, teraz to już, prawda, zupełnie inna dziewczyna jest w moim życiu i, prawda, teraz to już chyba nawet dobrze bym nie pamiętał. Było 6 lat temu, to miałem 17 lat. Natomiast tak, wtedy zacząłem pisać wiersze. Czyli pierwsze zauroczenie takie, tak? Tak. To, dokładnie to wpłynęło u mnie na początek twórczości poetyckiej, przy czym ten początek twórczości poetyckiej, no... jakby to rzec, no dzisiaj nie byłbym z tych wierszy dumny, bo to była taka... w znacznym stopniu, powiedziałbym, grafomania. A jeśli nie grafomania, to w każdym razie duże naśladownictwo, bo... Naśladownictwo kogo, czyje? Kogo naśladowałeś? Czy na tym początkowym etapie to taki Mickiewicz z Tuwimem. Więc, no... to takie ubogie naśladownictwo, nie ma czym się szczycić. Natomiast, prawda, żeby tak zacząć mówić... To było w liceum, tak? W szkole średniej? Tak, początek liceum. Natomiast, żeby zacząć mówić o jakiejś takiej poważniejszej twórczości... A znowu musiałbym się chwilę zastanowić, ale myślę, że to był mniej więcej czas drugiej liceum. Tak, jeszcze, tak, drugiej, trzeciej liceum, koniec.
liceum wtedy zacząłem tak więcej pisać matematy i takie bardziej egzystencjalne, takie bardziej metafizyczne i takie bardziej też polityczne. To się wiązało u mnie między innymi z pewnym kryzysem wiary, który przeżyłem właśnie około 18 roku życia, z którego na szczęście wyszedłem, pozostaję przy świętej wierze katolickiej, ale to też u mnie wpłynęło dość mocno na tą ewolucję naszą. Czy ktoś widział twoje wiersze w szkole średniej? Nauczyciel, polonista, polonistka? To jest pytanie krępujące. Czy ja no, mogę o tym powiedzieć bez problemu, ale mógłbym niektóre osoby obrazić. To może ten wątek obrażania zostawmy, natomiast... Przypadkowo zupełnie, nie żebym chciał, po prostu mógłbym niektóre osoby niechcący urazić. Może to oglądają, nie wiem. Tak, ja pytam nie w takim kontekście, że ci profesorowie czy nauczyciele chcieli cię skrzywdzić, tylko w takim kontekście, czy w ogóle ty miałeś odwagę komuś pokazać? Czy komuś pokazać, zaprezentować, opowiedzieć? Nie no, to tak, to jeśli o to chodzi, to miałem odwagę, natomiast nie byli to nauczyciele. Koledzy, koleżanki? Pierwszą osobą, która widziała na oczy moje wiersze, to jest mój obecnie już świętej pamięci ojciec. To jest bardzo ważne, dlatego że takie pierwsze zetknięcie z lustrem, prawda, które odbija nas w tych oczach, w języku, w spojrzeniu, w odpowiedzi, w rozumowaniu, w zasadniczy sposób jakoś wpływa na to, co się z nami dalej dzieje. Sam fakt, to co przed chwilą powiedziałaś, nie kończąc tego wątku, że niektórzy mogli być się poczuć obrażeni, to znaczy, że zderzenie z tym innym no, jest dla nas niezwykle ważne. Może nas unieść ku górze, może nas trochę stopować, może nas poniżyć, może nas rozwijać, może nas hamować, to są różne pewne reakcje. Bez względu na to, jak było z tobą, faktem jest, że ty się rozwinąłeś. Twoje kolejne teksty, które do mnie docierały, były coraz bardziej interesujące i odchodząc już od tej takiej pierwszej, jak sądzę, manierycznej jeszcze twórczości naśladowniczej, to mniej więcej od 2 lat, bo od 2 lat śledzę bardziej dokładnie to, co piszesz. Wydaje mi się, że pogłębiasz swoją estetykę i wchodzisz tak trochę głębiej w egzystencję ludzką. To jak gdyby daje taką nadzieję, że droga, po której czy wstąpiłeś, na którą wstąpiłeś, to jest droga słuszna. Czy ty potrafiłbyś siebie zidentyfikować poetycko, czy mógłbyś w tej chwili powiedzieć, kim jesteś jako poeta, czy należy do jakiegoś nurtu, do jakiegoś kierunku, do jakiejś szkoły, czy w ogóle to cię nie interesuje, interesuje cię to, co ty robisz? Przypowiem tak, gdybym powiedział, że nurty mnie nie interesują, to bym skłamał, bo tak w ogóle no to sam fakt tego, że piszę, no niejako zmusza mnie do tego, że muszę się interesować literaturą i różne nurty poetyckie, no oczywiście interesują mnie. Natomiast gdybym miał się przyporządkować do jakiegoś konkretnego nurtu, nie wiem, poezji lingwistycznej, czy powiedzmy poezji symbolistycznej, to nie potrafiłbym tego zrobić. Nie potrafiłbym tego zrobić na ten moment, ponieważ nie tak naprawdę każdy wiersz jest inny. Oczywiście nie jest to, oczywiście może ja teraz troszeczkę zhiperbolizowałem, bo to nie jest tak, że absolutnie każdy pisze w zupełnie innej stylistyce, ale po prostu nie ma u mnie czegoś takiego, żebym celowo chciał po prostu trzymać się jakiejś konkretnie obranej stylistyki twórczej. No dobrze, ja myślę, że czas na identyfikację jeszcze nastąpi, ponieważ to jest w takiej fazie rozwoju, kiedy próba zdiagnozowania własnego umysłu jeszcze nie następuje. Ty bardziej wchodzisz w sam tekst, w samą materię twórczą, to cię chyba bardziej interesuje niż badanie własnego umysłu w tym kontekście.
Idźmy dalej. Czy jest jakaś postać, jakiś pisarz, jakiś autor, jakaś idea, która cię szczególnie porywa? Czy jeśli mówimy o autorach, no to można byłoby wymienić kilku. Natomiast teraz trzeba byłoby dość jasno oddzielić tutaj formę a treść. Bo jeśli chodzi o formę, z perspektywy formalnej, mnie dość mocno inspirował i nie przestaje mnie inspirować Herbert. Natomiast jeśli chodzi o treść, no to tu już jest różnie. Ostatnimi czasy... Inaczej. Jeśli chodzi o treść, to przede wszystkim nie tylko poeci mnie inspirują, tylko różnej maści twórcy. I w ostatnim czasie pod względem treści pewien wpływ na mnie zaczęli wywierać prozaicy, ale nie prozaicy ci zaliczani do wysokich powszechnym ujęciu, czy zaliczani do współczesnych prozaików popularnych, tylko co ciekawe ta proza, która jeszcze w latach 60-tych, 70-tych była popularna jako proza przygodowa, młodzieżowa. Mówię tu o powieściach indiańskich, mówię tu o reportażach z Afryki, reportażach z Ameryki Południowej. Wszystko to, co dotyczy właśnie jakichś takich kultur, które albo już zginęły. Przykładem tutaj opisywani na przykład przez Szklarskich w, prawda, trylogii Złotogór Czarnych, Dakoci, gdzie tego plemienia już właściwie nie ma, albo które giną na naszych oczach w jakiś sposób. Zanikające plemiona, zanikające kultury. A dlaczego akurat nie ten wątek cię tak porwał? Co w nim widzisz szczególnego? Czy między innymi to, co można odnaleźć w takich kulturach, to jest to, że pewna aksjologia u nich występuje, która na pierwszy rzut oka może nam się wydawać dziwna. A gdy się ją porówna z aksjologią współczesnego człowieka, to nieraz nachodzi nas takie przeświadczenie, czy oni czasem nie byli mądrzejsi od nas, od większości z nas teraz w tym momencie. Bo na przykład Irokezi, plemię indiańskie z terenu współczesnej zachodniej Kanady. U nich był na przykład bardzo inteligentnie pomyślany rozdział między, rozdział, że tak powiem, funkcji, rozdział też władzy między mężczyzną a kobietą. Dzisiaj mamy coś takiego, że się wiecznie podkreśla wojnę płci. Cały czas o tym się mówi. Są osoby w polityce, które na tym robią karierę polityczną i tym podobne i tak dalej. A u Chirokezów, którzy właśnie, czy też Irokezów, funkcjonują dwie nazwy, którzy komuś mogą się wydawać prymitywnym czy dzikim plemieniem, bo skalpowali swoich wrogów, pili krew zabitych nieprzyjaciół i tym podobne i tak dalej, mieli to bardzo mądrze zorganizowane, bo u nich poza obozem, kiedy plemię maszerowało, przenosiło się z miejsca na miejsce, kiedy trzeba było właśnie walczyć i tym podobne i tak dalej, to rządzili mężczyźni. Natomiast w obozowisku, kiedy już ci wojownicy wracali, to rządziły kobiety. Tam był matriarchat w obozowisku, a w sytuacjach wymagających, powiedzmy, większej organizacji, w sytuacjach wymagających, w sytuacjach niebezpiecznych, był patriarchat i to się tak cały czas zmieniało u nich. Chciałbyś przeszczepić to na grunt współczesny? A to nie byłoby wcale takie głupie. To nie byłoby wcale takie głupie, ale podaję to tylko jako taki przykład tego, że u pewnych plemion są mądre rzeczy, mądre rozwiązania, jakieś takie, mówię, i nam się to wydaje dziwne. A człowiek później porównuje to ze współczesną kulturą i ma takie wrażenie, nie no, ale przecież ci tak zwani dzikusi byli mądrzejsi od współczesnego cywilizowanego człowieka. Tak, to jest problem trochę głębszy, polegający na tym, jak patrzymy na perspektywę, taką głęboką perspektywę historyczną, w kontekście tak zwanego postępu.
Pojęcie postępu dzisiaj jest niezwykle wysoko ceniane przez współczesną kulturę. I jeśli się spojrzy na to pojęcie z perspektywy właśnie historycznej, to ono traci na znaczeniu, bo wtedy powstaje pytanie drugie, czy istnieje, jeżeli patrzymy na kulturę tak jako na ten potężny ładunek intelektualny świata, który budował, prawda, tę historię przez wieki. Jeżeli na to spojrzymy tak z XXI-wiekowej góry, tam z góry na dół, to zadamy sobie pytanie, czy pisarze, twórcy, artyści, organizatorzy wyobraźni zbiorowej tam przed wiekami, w wieku V przed narodzeniem Chrystusa, IV, VII byli ciekawsi, mądrzejsi, bardziej atrakcyjni, lepsi, sensowniejsi, czy wprost przeciwnie, powinniśmy na nich patrzeć właśnie z tej perspektywy jako na byty mało istotne dla nas. Inaczej mówiąc, pytam, czy Homer był lepszy, powiedzmy, od Mickiewicza, czy Mickiewicz był lepszy od Homera, czy w ogóle da się ich porównać. Jak ty widzisz to zjawisko? Czy inaczej mówiąc, czy jest postęp w kulturze? O, tak bardziej precyzyjnie. Postęp w literaturze, w sztuce. Czy to pojęcie jest godne używania w takim kontekście? Właśnie zależy, w jakim kontekście w ogóle mówimy o postępie i jak w ogóle zdefiniować postęp. Bo to jest ten problem, że nasz język w wielu wypadkach nie jest jednoznaczny. I istnieje cała masa słów, które jeden człowiek będzie pojmował tak, a drugi inaczej. I postęp zupełnie inaczej wygląda w kontekście, powiedzmy, aksjologii, zupełnie inaczej wygląda w kontekście kultury, powiedzmy, literackiej, jeszcze inaczej, powiedzmy, sztuki i tak dalej, i tak dalej. No i to jest w gruncie rzeczy ciężko ocenić. Nawet jeśli się ograniczymy wyłącznie do literatury, prawda? To z jednej strony możemy sobie powiedzieć, no co taki Homer? Wiecznie pisał jedno i to samo, cały czas tym swoim heksametrem, i cały czas takie same opisy takich samych nawalanek, takich samych, prawda, bohaterów. Autentycznie, bo przeciętny czytelnik dzisiaj czytając Iliadę może mieć takie wrażenie. Ale z drugiej strony możemy sobie pomyśleć, a kto współcześnie napisałby tak wielką ilość wersów heksametrem i nie pogubił się nigdzie i zrobił z tego jeszcze spójną historię? Dla jednego Iliada może być po prostu jakąś totalnie niezrozumiałą i przez to bezwartościową księgą, a dla innego może być przejawem geniuszu literackiego Homera. No dobrze. To taki wątek teoretyczno-literacki czy filozoficzny. Tylko przyczynek do myślenia o historii, czym jest historia. Wróćmy do Twoich tekstów. Czas na czytanie. Tak, proszę bardzo. Chwilę przerwy. Tak, zrobiłem chwilę przerwy. Autor przygotuje się. I za chwilę będziemy kontynuować nasze działania. 3 minuty. Przygotuję, jak przygotuję. Tak, w tym momencie, kiedy autor musi odbyć poważną rozmowę sam z sobą. Gdzie tam się, go znalazł? Tak, odbyć rozmowę i podyskutować z własną wyobraźnią. To ja Państwu powiem coś, co tutaj zostało tylko dotknięte, ale dość ważne. Otóż Kacper użył pojęcia forma i treść. I to nieustannie, we wszystkich dyskusjach, we wszystkich debatach, we wszystkich rozmowach ciągle się te pojęcia odróżnia, próbuje się je jakoś wyodrębnić, myląc zasadniczą, podstawową funkcję, kiedy mówimy o literaturze. Nie ma czegoś takiego jak odrębne dwa byty, że jest forma i że jest treść.
Forma organizuje sensy. Forma jest podstawą każdego tekstu. Nie żadna treść, nie żadne słowa, nie żadne pojęcie. Forma, czyli cały zespół zabiegów, które poeta ma do dyspozycji, czyli narzędzia te twórcze, jakie poeta ma do dyspozycji, prawda? Język, wyobraźnia, emocje, wrażliwość, wiedza i tak dalej. To wszystko powoduje, że zostaje zorganizowana jakaś forma. I ta forma dopiero konstruuje ten fundament, na którym wyrasta to wszystko, które czytamy, oglądamy. Patrzymy na obraz. Nie jest tak, że są dwa byty, że jest jakaś treść, jest jakaś forma. Zupełnie wystarczy tylko zmienić punkt widzenia i te portrety, które tutaj widzimy, natychmiast będą inne. Czyli forma narzuci nam obraz. Forma jest decydującą wartością, która organizuje, buduje i tworzy wszystkie zjawiska literackie. Ja nie chciałem tutaj wchodzić na ten temat w taką głębszą rozmowę z autorem, bo nie to jest przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania, ale to tak przy okazji, żeby było tak jaśnie powiedziane, że wszelkie dyskusje literackie czy twórczych to jest błędna droga. Nie ma czegoś takiego jak forma i treść, to tak na marginesie twojego życia przez siebie pewnych pojęć, ale do tego nie będziemy wracać, to tak dla wyjaśnienia takiego podstawowego, teoretycznego wglądu w rzeczywistość twórczą. Wracamy do tekstów. Ja przepraszam za dużo stresu i tak. Nie ma problemu. Debiut zawsze kosztuje. Płacimy za debiut. Dobrze, przechodzimy do tekstów. Poczytajmy wiersze. Wystawa poezji. Wystawą poezji na ulicy Szewskiej we Wrocławiu widziałem. Te 14 wierszy poświęconych tematowi władzy, spisanych przez najnowocześniejszych poetów i wystawionych na tablicach na pożarcie. Widziałem. Widziałem to dzisiaj i tak, widziałem to razem z tym tłumem. I wiecie co? Jednego wciąż nie mogę pojąć. Tej atawistycznej iście niechęci, tej tajonej przez najnowocześniejszych twórców, widocznej jednak co i rusz, głupiej nienawiści do rzeczy tak zwyczajnej jak znaki interpunkcyjne, duże i małe litery. Jakby każdy z nich chciał koniecznie być jak Różewicz, którego pojmują opacznie, albo jak Czechowicz, którego pojmować zapomnieli, albo Frank O'Hara, którego w gruncie rzeczy nie pojmują wcale. Wieczna skaza naśladownictwa. Nikt z nas nie jest od niej wolny. To okropne. Nawet słowacki miał George'a Byrona. To przerażające. Rzuciłem na to wszystko okiem, poczytałem, popatrzyłem. Mam dość. Dusza moja domaga się wreszcie odrobiny przecinków, albo chociażby kropek. Jeśli ich wam brakuje, poczęstujcie mnie choć znakiem zapytania, błagam. Ja jest człowiek prosty i nie pojmuję, naprawdę nie pojmuję strumieni świadomości. Nie jestem Freudem i nie jestem jakimś narkomanem. Ale świetnie. Mogę. Jasne. Może. Drugi wiersz to tak podpasuje chyba do miejsca. Czytelnikom poezji. Niełatwo dziś znaleźć poezję. Wiersza. Wieszają na płachtach na ulicy, na przykład Szewskiej. Publikują w artystycznych czasopismach, powstrzymam się od tytułów. Zasypują nimi przestrzenie śmietnika internetu. Pełno ich. Każdy gimnazjalista jest poetą. Pełno ich. Ale to tylko wiersze. Pełno ich.
Pełno ich. Pełno. Mój bunt. Mój bunt. Ale by znaleźć poezję, musisz wejść w zaułek, skrzętnie unikany przez żyjących wygodnie. Kupić jakąś gazetę, niepoprawną politycznie. Zapoznać się z jakimś poetą spoza środowiska artystów. Ostatni wers umieściłem w cudzysłowie, ponieważ uważam, że środowiskiem artystycznym nie są bynajmniej ludzie z popularnych stacji, kasowych filmów i pierwszych stron gazet. Nie są nimi nawet autorzy tak zwanych bestsellerów, bo niby dlaczego mam nazywać prawdziwym artystą kogoś, kto z niezliczoną ilością powtórzeń w prostackich bądź roztrzęsionych konstrukcjach opisuje na przykład pełnię doznań zboczeńców i czerpie z tego ogrom korzyści majątkowych, bynajmniej nie niosąc dobra, piękna, prawdy. Zapamiętaj. Sztuka nie jest sztuką bez wartości. A wartość nie bez powodu ma w polskim języku dwa znaczenia. I właśnie dlatego prawdziwa sztuka zawsze musi naprawdę kosztować. I nie mówię tu o pieniądzach, bo przecież tandeciarze również potrafią drogo się sprzedawać. Dowodem ceny bestsellerów, o których wspomniałem wyżej, z aluzją do znanego dziś dzieła. Mówię o twoim trudzie. Mówię o tym, że jeśli chcesz poezji, musisz iść tam, gdzie nie chcą byś szedł. Poznasz prawdę, a to zawsze boli. Będziesz płakać, ale taka jest cena za dotyk każdego piękna. Łzy będą twoją monetą. Będą reklamą autora. Reklamą prawdy niepotrzebną dla nich. Wskazówką sensu pośród gąszczu sensów niezrozumiałych, niezauważonych, głębokich, pustych i zawsze tylko, tylko twoich. Wiesz, ścisz głos do szeptu. Ścisz głos do szeptu. Lub najlepiej zamilcz. Gdy na usta ciśnie ci się prawda. Tak nakazuje. Rozsądek to jest zwierzęcy instynkt przetrwania w ogłupionym stadzie. Głośno wypowiadając prawe myśli, zawsze prowokujesz szyderców do plucia. I najłatwiej wkładasz sztylety w ręce tchórzy, którzy i tak już na ciebie szykują truciznę, szepcący podli mordercy. Głośne wylewanie czystej wody naraża cię na cykutę. Bezpiecznie ci usłączyć jad. Węże przyjmą cię jak swego. Teraz wybieraj. Możesz feniksem być lub żmiją. Jest publicystyczne, takie te przynajmniej. Czekamy na inne. Panaceum. Czasem zastanawiam się, dlaczego, będąc przy tobie, myślę o tych wszystkich tak bardzo dziwnych sprawach. Te złoża antracytu w Donbasie. Zadnieprzański casus belli, które trwa na wschodzie wśród milczenia całego wolnego świata. Wszystkie bogactwa czarnego lądu, powód jego mąki zniszczeń, które są nam znane, lecz milczące. Fałszerstwa sączące się z ekranu, pogarda rządzących nami, zakłamanie władców tego świata i krew, która płynie wszędzie. Krew, która rozlewa się nieprzerwanie strugami, które wsiąkają w nicość, zmarnowane bez powodu. To wszystko jest we mnie, w tobie, nas wszystkich. Jesteśmy skrwawionymi wyspami w rozpaczy ciemnym, zimnym oceanie.
przytul się. Razem możemy zmyć tę krew z siebie. Możemy stworzyć z siebie gorący kontynent. Ułożyć mozaikę z naszych dusz i ciepłych ciał. Uzyskać odkupienie od teraźniejszości. To jest właśnie panaceum. Nasze pierwotne usta. Palcem po piasku. A on nachyliwszy się pisał palcem po piasku. Swoim świętym palcem kreślił hebrajskie litery. Tymi samymi literami napisano obwieszczenie jego winy na krzyżu. Pisał hebrajskimi literami, gdy Hebrajczycy łaknęli krwi cudzej, tak samo łaknęli później jego krwi. A cóż on, najświętszy, na wzgardzonym piasku kreślił? Dlaczego ten, co spisał jego słowa, tych słów nie utrwalił w swej księdze tak bardzo świętej? Czemu jedyne spisane słowa Chrystusa musiały się rozwiać w niepamięci dziejów? Może to znak dla wiernych? Może chciał nam powiedzieć? Wszystko, co kreślicie, kiedyś się rozwieje. Tylko te słowa się liczą, które stanowią czyn. Tylko te słowa się liczą, które sprawiają dobro. Właściwie w tym miejscu kończył się te wiersze, które początkowo były planowane do czytania, ale jeśli tam publiczność chce, to ja mogę jeszcze przeczytać, patrzę, bo jeszcze mam przygotowane. Dobrze, może zróbmy tak chwilę namysłu, refleksji, pytania. Może macie pytania do autora? Rozumiem, że pani ma pytanie, tak? To znaczy, nawet nie pytanie, tak. Tylko życzenie dla niedojrzałości naszego społeczeństwa, żeby się uczyła od takich młodych ludzi takiej dojrzałości. Naprawdę, to jest 23-letni chłopiec. Dziękuję bardzo. No, szczerze mówiąc, trochę mi głupio, bo nie jestem przyzwyczajony do takich komplementów i pochwał. Mam nadzieję, że to, co powiedziałam, nie będzie powietrzem w balon. Przepraszam. Ja myślę, że Kacper jest dość samoświadomy. Jest to chłopak, który jest bardzo szczery. Tak, bardzo szczery. Tym mnie na początku zaskoczył ogromnie. Taką szczerością. Ma pani rację. To jest taki wulkan szczerości. Tutaj poetyckie szczerości, tak. Ale też takie ludzkie. Ale to jest podstawa. Poezji jest podstawa. Tak. Bez szczerości nie ma poezji. Nie ma. Czy pani? Bardzo się cieszę, że przyjechałam. No. Bo ja przyjechałam tu specjalnie. Warto było, prawda? Warto. Tak, dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo. Dziewczyny, chcecie zadać pytania? Nie, na razie nie. Pytanie może nie, ale mi się na przykład podobał chyba najbardziej ten ostatni wiersz, bo też właśnie tak na ciekawą rzecz zwróciłeś uwagę, że niby taki szczegół gdzieś tam w Biblii tylko wspomniany, a tutaj z tego faktycznie napisać wiersz i no to było ciekawe. Pisanie na piasku. Czy tutaj szczerze mówiąc zainspirował mnie jeden z poetów, prawda? Znaczy inaczej. Nie konkretnie do tego, ale do tego typu działania zainspirował mnie jeden z poetów, prawda, brytyjskich. Jest tomik że Enrighta, Raj w obrazkach. Raj w obrazkach, Paradise in coś takiego. W każdym razie Raj w obrazkach. No i on tam właśnie wyjmuje takie szczególiki z Księgi Rodzaju konkretnie i robi z nich całe wiersze. I tak jest cały tomik. Tylko że on poświęca to Księdze Rodzaju i on to robi w sposób taki, powiedziałbym, bardzo parodystyczny.
a ja postanowiłem podejść do Ewangelii i podejść do niej w sposób poważny. Ale to właściwie powiem, że to nie jest moje. W znaczeniu, nie jest to moja metoda. Nie wynalazłem tego. Lubię przypominać o takiej rzeczy, bo jednak to jest każdy. Inspiracja. To nie jest istotne, czy to jest twoja metoda. To jest inspiracja, która spowodowała stworzenie bardzo pięknego i bardzo mądrego wiersza. To się liczy przede wszystkim, a czy inspiracja taka, czy inna, to już jest... Tak, ale lubię przypominać rzecz. O takich rzeczach, nie, to, bo jednak tak. Każdy autor zawdzięcza coś wszystkim autorom, którzy tam pisali przed nim i których czytał. Znaczy generalnie my zawdzięczamy wszystko historii, tradycji, przyszłości. Odcinanie się od przyszłości jest absurdem, bezsensem, kompletnym idiotyzmem, który niestety w dzisiejszej kulturze staje się normą. Odcinamy się od przeszłości. Nie ma przeszłości. Nie ma czasu minionego. Nie ma naszych dziadów, pradziadów, babci. Nie ma ich dokonań, ich życia, ich losu, ich śmierci, ich wyzwań, ich lęków, ich fobii, wszystkiego. Nie ma. My dzisiaj jesteśmy najważniejsi. Ten świat, my sami. Dlatego też wartość tego wiersza poza samym kształtem jest w tym, że ty przerzucasz taką wielki luk nad dziejami, mówisz, tam jest początek, tam przed historią, uklęknijcie, padnijcie tam na twarz, bo tam się zaczyna jak gdyby sens naszej egzystencji, tej tutaj. To jest taka wartość, która buduje właśnie takie mądrzejsze spojrzenie na rzeczywistość, dlatego się nie trzeba lękać ani bać. To może jeszcze te dwa, trzy wiersze przeczytaj i powoli będziemy. Tam Państwo na pewno nas słuchają. Przy okazji, słuchając tych wierszy, patrząc na to, co my tutaj robimy, jak rozmawiamy ze sobą, proszę tam, jak to się mówi, lajkować z współczesnym językiem, tak? Czyli dawać jakieś znaki. Może pytania nawet, później spojrzymy, co tam pod tym adresem się okazało. Zachęcam. Proszę. Zasłona. Słowa, słowa, słowa. Mówi książę duński Hamlet. Jest w tym doza rozpaczy. Czemu by tak nie rozedrzeć zasłony tych słów? Dotknąć rzeczy w ich głębi. Wydostać się z jaskini cieniów, gdzie światło jest tylko odbiciem ciemności wyrazów. Oto mrok spowija ludy i ciemność okrywa ziemię. Lecz dusza moja dzierży moc ognia, którego światło wypływa z mych palców. A twoja dusza posiada moc powietrza, którego słodka wilgoć osadza się na ciepłych twych wargach. Dopóki ogień jest sam, gaśnie. Potrzebny jest mu podmuch wiatru, aby mógł płonąć. Oddaj mi swój żywioł. Niech nas opęta pożar. Gdy pochłoniemy już w siebie ziemię i wodę, rośliny, zwierzęta i ludzi, ptactwo podniebne i potwory morskie, światłość i ciemność, barwy i półtony, będziemy znali światów ogrom, który jest w nas. I wtedy, przez rozdartą zasłonę, będziemy... Przepraszam. Spokojnie, spokojnie. I wtedy, przez rozdartą zasłonę, będziemy we dwoje rozmawiać bez słów. Czytać swe myśli, zgadywać pragnienia, znać wszystkie uczucia, żyć z sobą razem, żyć. O, przepraszam. Chwilę spokoju. Wrażliwość nas czasami męczy. Pomóc ci jakoś? Thank you.
Proszę Państwa, przerwaliśmy na moment czytanie wierszy, pięknych wierszy, mądrych wierszy. Za wrażliwość płacimy. Sztuka jest bardzo kosztowna psychicznie. Nieraz nie dźwigamy tego ciężaru, ale wracamy. Wracamy i wrócimy. I autor, który w tej chwili znajduje się poza naszą kamerą, z całą pewnością sobie poradzi. Jego wiersze są dowodem na to, że zmaga się on, autor, zmaga się z problemami współczesnego świata. Chce je zrozumieć, chce je przezwyciężyć. I to, co jest najważniejsze, pragnie uczestniczyć w przywracaniu temu światu jego dobrego imienia. Chcę, żeby ten świat był bardziej ludzki, bardziej sensowny, bardziej wiarygodny, bardziej prawdziwy, bardziej mądry. Literatura próbuje ten świat w takim obrazie pokazać. Autor do nas wraca. Naprawdę przepraszam za przerwę. Ostatnio mi trochę zdrowie nie dopisuje i tak. Dobrze. To już jest poza nami, jest dobrze. Proszę Państwa. Jeszcze mi chyba jeden wiersz został. Powoli będziemy kończyć, ale jeszcze przeczytamy tylko jeden tekst. Jeden? Tak. Dwa nawet. Jeżeli masz siłę, to proszę. Dobrze. Demokracja. Na pierwszy rzut oka ten termin z zakresu politologii jest prosty, jasny i nie pozostawiający wątpliwości. Jednakże to właśnie proste terminy sprawiają najwięcej kłopotów pozornością swojej prostoty. Wszystko sprowadza się do problemu znaczenia słowa demos. Demos to może być lud, ale może być wspólnota, a nawet zgromadzenie. Wbrew pozorom terminy te też nie są jednoznaczne. I nie jest to wszystko jedno. Bo jeśli demokracja to władza demos, to kto właściwie rządzi? Kto rządzi? Kto jest rządzony? Kto daje władzę i kto ją odbiera? I co, gdy ktoś rozumie demos inaczej niż ktoś inny? No cóż, tu zaczynają się najgorsze. Wystarczy, że ktoś uzna, że ten lud to nie jego lud. Albo że dająca władzę wspólnota to nie jego wspólnota. Albo że zgromadzenie wybrane przez lud nie ma prawa, a to dlatego, że lud, który je wybrał, wybrał nie tak, jak chciało zgromadzenie poprzednie, a ono miało przecież poparcie tej wspólnoty, która nie czuje się tą wspólnotą i nie utożsamia się z tym ludem, który przecież w mniemaniu tej wspólnoty jest ciemny, czytaj, lepiej by nie głosował. Zaraz zaczynają się marsze, demonstracje, a także skargi, wnioski, zażalenia, raport karny, występ i każdy z przeprowadzających je uważa, że broni demokracji. Dochodzimy tu do paradoksu, gdyż demokracji broni się przed jej własnymi skutkami. Ale to demokracja. Każda głupota jest dozwolona, byleby nie była przeciw demokracji. Cóż. Obawiam się więc, że ten wiersz zalicza się w takim razie do kategorii głupot niedozwolonych. Ostatni. Tak, to już jest ostatni wiersz. Nie, ten jest ostatni. Znaczy, chciałem powiedzieć, że ten jest ostatni. Przepraszam już troszeczkę. Ten wiersz jest, teraz będzie ostatni już wiersz. Taki powiedziałbym sytuacyjny i troszeczkę...
nie powiem, że go pisałem na kolanie, bo to byłoby nieprawda. Ale szybko. Jest, ale powiedzmy... no w każdym razie jest sytuacyjny. No. Wiersz pisany między zajęciami. To dobre na tytuł. Ale nie oddaje rzeczywistości w pełni. W istocie piszę wiersz pomiędzy wizytą w bibliotece a wykładem. Pijąc kawę w sieciowym molochu znanym ze swej wołowiny. Mają tu kawę całkiem dobrą i w całkiem rozsądnej cenie. Nie tak rozsądnej jak na przykład w Żabce, jednak odpowiedniej dla jakości napoju nie to co w automatach. Więc piję ją i pośród kropel mijającego czasu spada na mnie natchnienie. Wiem, to obrzydliwie prozaiczne otoczenie nie powinno mnie nastrajać poetycko, ale ja drwię sobie z konwencji, bo one nic za mnie nie napiszą. Nie mówię, że są złe. Są dobre, w każdym razie były. Może jeszcze w czasach takiego sobie Detmajera. Ale na nieszczęście, wielkie nieszczęście, żyję w epoce postmodernistycznej. I nie mam co robić z konwencją. Więc skleciłem te 29 wersów przy dużej czarnej kawie. Może chociaż będzie co czytać na wieczorze autorskim. No, dziękuję bardzo. Można bić brawo. Tak, można bić, proszę bardzo, wiemy brawo, tak. Brawo zasłużone. Bardzo dobrze. To część z tych tekstów to są takie komentarze do współczesnych wydarzeń różnej natury, politycznej, społecznej, obyczajowej. Bardzo dobrze, no poeta ma prawo komentować właściwie, tak jak patrzymy na naszą literaturę polską, to ona jest bardzo społeczna, nieustannie gdzieś tam zanurza się w nasze różne problemy, wydobywa je, walczy z nimi, zmaga się Mickiewicz. Nasz naród jak lawa, z wierzchu ziemi twardy, suchy i plugawy, lecz wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi. Pływajmy na tę skorupę, stąpmy do głębi, prawda? No, to jest właśnie to zmaganie się z tym światem, który jest dla nas nieznośny, ciężki, trudny. Nie chcemy go, chcemy go odrzucić, chcemy go przemienić, przeobrazić. Taką funkcję literatury również pełni. No nie jest tylko piękno duchostwo, kiedy budujemy wielkie, piękne, subtelne kształty, ale to też jest chwytanie byka za rogi i walenie w mur. Czasami tak trzeba. Ludzie, każdy z nas mógł samotny, więziony, myślą i wiarą zwalać i podźwigać trony. A ja zapytam, z czego to jest? No. Poloniści. No. To jest Mickiewicz. Na pewno, bo wiadomo, rytm mickiewiczowski. I to są dziady. Brawo. I to jest dziadów część trzecia. Brawo. Tak. Brawo, brawo. Brawo. Dobrze. Ale się cieszę, a propos, że a propos demokracji. Otóż ty mówiłeś o jednym członie tego pojęcia, o demosie. Demos istotnie to jest słowo z języka greckiego, znaczy lud, ale nie powiedziałeś o drugim. Kratos to jest państwo. W języku greckim to złożenie składa się z dwóch pojęć. Demosu, czyli ludu, i z kratosa, czyli z państwa. I mówię o takiej formie rządu, w którym lud stanowi o państwie. Lud. Lud jest podstawową siłą, podstawową energią, podstawową jakąś wielkością, która powinna i jedynie ona ma decydować o kształcie, o istocie państwa. Jeśli dzisiaj spojrzymy na poszczególne wielkie formacje polityczne, to z dużym sceptycyzmem bym patrzę na te współczesne konstrukcje polityczne, na te wielkie państwa, czy na mniejsze, kiedy mówimy, że one są demokratyczne. Ponieważ dzisiaj pojęcie demokracji zostało tak zafałszowane, tak zdemistyfikowane, że właściwie ono zupełnie coś innego znaczy. Dzisiaj rządzi zupełnie coś innego kapitał, nie lud. Tak na marginesie. Kapitał, wielki potężny
ośrodki kapitału, które narzuciły swoją wizję państwa, ale o tym będziemy dyskutować kiedy indziej. Dziękuję jeszcze raz Kacper za bardzo ciekawe spotkanie. Dziękujemy Ci za Twój trud poetycki, za Twoją walkę o prawdę, piękno i pewnie jeszcze i o wolność i wiele innych rzeczy. To kosztuje, to ma kosztować, nie za darmo niestety, ale poradzisz sobie, jesteś inny, masz w sobie ogromne pokłady nadziei i myślę, że to będzie owocować. Dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję słuchaczom w różnych częściach świata. Prosimy o reakcję, prosimy o notatki, prosimy o głosy. Głosy, komentarze, zapisy. Dziękuję Panie Dyrektorze tego pięknego klubu. Ach, to był zaszczyt. Który powoli staje się bohaterem wierszy. Tak, to ja to czyli, wydrukuję, pozwolę czyli, sobie. Czyli legenda tego klubu już wchodzi do literatury. Przez, tak tutaj mamy autora, który buduje również tę legendę. Dziękuję młodemu pokoleniu, który przyszło do nas, studentom, studentkom. No i do zobaczenia chyba za 2 tygodnie. Dziękuję bardzo, dobranoc Państwu.